Czas ucieka, wieczność czeka, przypomina nam jedno miasto. Miasto związane z postacią kogo? Nie słyszę. Pięknie, to właśnie w Wadowicach mały Karol, mieszkając koło swojego kościoła parafialnego, kiedy otwierał okno, naprzeciwko jego okna, z jego domu, widniał właśnie ten napis z tym zegarem słonecznym. Czas ucieka, wieczność czeka. I mały Karolek myślał sobie, muszę coś z tym napisem zrobić w swoim życiu. I wiemy, jak potoczyła się historia jego życia. Ponieważ dzisiaj właśnie wchodzimy już w liturgię uroczystości Wszystkich Świętych. I ponieważ w tym roku też była kanonizacja Jana Pawła II, chcemy dzisiaj jak gdyby przenieść się do tych Wadowic. Posłuchajmy najpierw pieśni z... i włączmy się oczywiście w śpiew tej pieśni z pięknym pokazaniem i przybliżeniem nas przez dzieci właśnie do papieskich Wadowic.
przenieśliśmy się tą pieśnią do Wadowic. Jesteśmy jak gdyby w tym miejscu, ale gdyby Jan Paweł II chciał nam dzisiaj coś powiedzieć, to na pewno powiedziałbym nam dwie rzeczy. Że jak będziecie w Wadowicach, to zwróćcie uwagę na ten zegar. Potem idźcie na kremówkę. Tak jak papież chodzi po maturze na kremówki. Ale chciałbym nam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, którą dzisiaj w piosence, jakby głosem Jana Pawła II, staram się wszystkie dzieci. Zapraszamy wszystkie dzieci do środka. Wszystkie dzieci gdzieś tam pochowane, pięknie poprzebierane. Zapraszamy wszystkie dzieci do środka. Usta dzieci nie mogą, głoszą chwałę Pana Boga i nam zaraz przypomną w tej piosence, do której wszyscy się dołączymy. Do czego jesteśmy zaproszeni? Yeah.
miasta, aby wszystkim powiedzieć, że dla katolików jutro jest bardzo ważne święto. Święto wszystkich świętych. Tych, którzy doszli do nieba, zasłużyli swoim życiem, właściwym postępowaniem, drogą miłości, na to, aby Kościół ogłosił ich świętymi. Oni nas wszystkich zachęcają, żebyśmy też drogą świętości dążyli. W skupieniu przechodzimy do prezentacji świętych, których relikwie, obrazy, feretrony przebywają w naszych kościołach czy klasztorach. To właśnie dzisiaj, w Wigilię Wszystkich Świętych, jest ten moment, gdzie gromadzimy się razem. Możemy być tak blisko pośród nich wszystkich, patrząc, dotykając czy modląc się do nich w sprawach bardzo ważnych, trudnych czy beznadziejnych dla nas, dla naszych rodzin, miasta czy nawet całego świata. W wielu miejscach Ewangelii Jezus mówi: idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Czy wierzysz w ich wstawiennictwo? Ty też możesz dzisiaj wyjść stąd uzdrowiony. Ustawiony korowód w nawie głównej katedry jest konkretnym dowodem istnienia świętych, nieba i życia wiecznego. Święty Jan Ewangelista, apostoł miłości, może być patronem tych, którzy pokryją i nieśmiało, jak Nikodem, szukają Jezusa. Święty Jan rozmyślał nad tajemnicą Jezusa w życiu ziemskim i nie przestał go kontemplować także po zmartwychwstaniu Pana, kiedy uwielbiony zasiadł po prawicy Ojca. Cała jego Ewangelia mówi o Bogu, który jest miłością. Dlatego jej autor pragnie nas zaprosić, byśmy weszli w ten wielki strumień miłości, wzajemnego otwarcia i duchowej komunii pomiędzy Jezusem i Ojcem. To właśnie święty Jan przypomina nam, że w naszym życiu chodzi przede wszystkim o miłość. Błogosławiona Dorota z Motorów, wdowa, jest patronką Pomorza, kobiet i matek. Chrzczona w kościele w Polsce była nazwana błogosławioną, zaś w Niemczech świętą. Dorota jest stygmatyczką w dziejach Polski, jedyną. Była wizjonerką i mistyczką. Ostatnie miejsce życia spędziła jako rekluza, zamurowana w celi przy katedrze w Kwidzynie. W 1979 do celi błogosławionej Doroty w Kwidzynie przybywa kardynał Ratzinger, obecnie emerytowany papież Benedykt XVI. Z celi wywozi kamień, traktując go jako swoisty rodzaj relikwii. Po błogosławionej Dorocie nie zostały żadne relikwie, więc wśród nas znajduje się jednak drogocenna relikwia z życia Doroty, mianowicie kamień z celi, w której otrzymała objawienia Chrystusa. Jej atrybutem jest wieża, z której poluciła się zamurować. Błogosławiony Władysław Dercy, męczennik, patron szkół katolickich, kapłanów diecezji elbląskiej. Pewnego dnia, w czasie segregowania odzieży więźniów, w którym brał udział ksiądz Dercy, z jednego z węzełków wypadł różaniec. Strażnik polecił księdzu podeptać różaniec, ale ten odmówił. Na taki rozkaz ksiądz Dercy pochylił się i wargami odszukał w błocie krzyżyk różańca. Natychmiast spadły na niego ciosy zadawane grubym kijem. Bito go po głowie, po plecach, nerkach. Więzień podniósł się z trudem. Okładano go nadal. Wyczerpany i chory upadł. Katowanie trwało, ale z jego ust nie padło żadne słowo. Błogosławiony Jan z Mordowa, patron żeglarzy. Zakonie pełni funkcje nauczycielskie, ucząc młodszych współbraci teologów. Zakon nadał mu tytuł doktora teologa. Był zakonnikiem gorliwym w zachowaniu reguły, rozmiłowanym w modlitwie. Posiadał dar kontemplacji i doznał łaski przeżyć mistycznych. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Za jego osobą, zarówno za życia, jak i po śmierci, są związane cudowne zjawiska. Jan Złodowa
przedstawiany jest jako Franciszkan w habicie z księgą w ręku i płonącą świecą. Do ożywienia jego kultu mieli przyczyniać się protestanccy żeglarze, którzy podczas nawałnicy ukazał się Jan i przyszedł im z pomocą, ratując ich życie. Doktor Ola, lekarz ciała i duszy, świadek wiary, służebnica Pańska, nazwana przez Jana Pawła II świętobliwą doktor Olą. Swoją postawą oddziaływała na szerokie kręgi ludzi. Inspirowała do działania w duchu pomocy bliźniemu. Była osobą głęboko religijną. Była nie tylko lekarzem ciała, lecz przede wszystkim lekarzem duszy. W czasach ogołoconych z miłosierdzia i miłości bliźniego, pełnych pogardy i lekceważenia ludzkiego życia, ludzkiej godności, potrafiła przeciwstawić się złu, poniżeniu i cierpieniu. Czyniła dobro i pociągała za sobą innych. Jej życiowa postawa to piękny, a jednocześnie jakże realny przykład do naśladowania. Wspominamy dziś również Patryka Macala, mieszkańca Kwidzyna. Żył zaledwie 20 lat. Zmarł w 2012 roku. Był ministrantem. Bardzo cenił sobie posługę przy ołtarzu. Zawsze przygotowany i w wielkim skupieniu przeżywał każdą mszę świętą. Nie było Eucharystii, w której nie uczestniczyłby w sposób pełny. Gdy rozpoczął naukę w liceum, okazało się, że Patryk zachorował. Diagnoza była szokująca. Nowotwór złośliwy. W czasie rozmowy o chorobie, nie chcąc zmartwić rodziców mamy, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgodzić trzeba. Powtarzał także znane powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Swoje cierpienie przeżywał z Chrystusem. Pobyt w klinice rozpoczynał spowiedzią, komunią oraz przyjęciem sakramentu chorym. Nigdy nie miał żalu do Pana Boga, że zachorował. Pokazywał, że można żyć w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem i być młodym, radosnym, wspaniałym, wolnym człowiekiem. Święty Benedykt, patron Europy. Łacińskie imię Benedykta oznacza błogosławiony. Już samo imię określa więc kierunek, którym podąża ten święty. To dzięki jego regule zakonnej, opartej na modlitwie i pracy, Europa z barbarzyńskiej zmieniła się w chrześcijaństwo, a on sam uznany został za ojca cywilizacji europejskiej i nosi tytuł patrona Europy. Święty Benedykt jest jednym z patronów dopieraj śmierci ze względu na okoliczności własnej i pogodnej śmierci. Święty słynął z wielkiej czci do Krzyża Świętego. Za jego pomocą walczył z ciężkimi pokusami. Święty Jan Paweł II, papież. Patron rodzin również może stać się patronem każdego z nas. W swoim nauczaniu bardzo wiele poświęcił właśnie rodzinie. Mówił, że od rodziny bardzo wiele zależy, że jest to przyszłość każdego społeczeństwa, każdego narodu, a także Kościoła. Jeśli będzie zdrowa rodzina, dobra rodzina, wszystko będzie dobre. Miał odwagę być blisko człowieka i jego trudności. Głosił Bożą dobroć i miłosierdzie, dostrzegając w każdym cierpiącym Jezusa. Współpracował z Duchem Świętym, aby odnowić i dostosować Kościół do jego pierwotnego obrazu, który nadali mu święci w ciągu wieku. Cała starość Jana Pawła II była wielkim świadectwem zaufania, cierpliwości, wiary i odwagi. Ostatnie słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II na wieść, że na placu świętego Piotra gromadzi się młodzież i modli się za niego, powiedział: szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Błogosławiona Maria Luisa Merter, dziewica. Nazwana aniołem dobroci. Przebacza oszczerstwa, pomówienia i doznane krzywdy z pełnym zaufaniem opatrzności Bożej. Mocna,
kontynuuje działalność charytatywną. Oddaje swoje siły, talenty, zdolności i wrażliwość serca tym, którzy jej potrzebują. Chociaż żyje w czasach wojen, nazwana jest człowiekiem pokoju i pojednania, ponieważ wiele ryzykując, pielęgnuje rannych żołnierzy i jeńców wojennych różnych narodowości na polach walki i w szpitalach polowych. Święta siostra Faustyna Kowalska, patronka Miłosierdzia Bożego, znana dziś na całym świecie jako apostołka Miłosierdzia Bożego, jest darem Boga dla naszych czasów, mistrzynią życia duchowego, prorokiem, który przypominał biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka, do mnie i do ciebie. I wzywa do głoszenia jej światła, świadectwem życia, czynem i słowem, a także modlitwą. Święty Ojciec Pio, patron spowiedników i ludzi przygnębionych na duszy, jak i na ciele, jako sługa krzyża, który nigdy jednak dzięki bliskiej relacji z Panem nie uległ przygnębieniu, rozgoryczeniu. Był człowiekiem bardzo pogodnym i radosnym. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach potrafił żartować. Przykładnie posłuszny, olbrzym wiary, pokorny w każdym doświadczeniu, ponieważ nigdy nie odmawiał niczego boskiemu Zbawicielowi. Został obdarzony w zamian wspaniałymi i licznymi charyzmatami. Święty Ojciec Pio mówi, nie osiąga się zbawienia bez przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięcie. Jego atrybutem jest fiołek. Święty Andrzej Bobola jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach. Życie świętego Andrzeja Boboli, zakończone męczeńską śmiercią, było jak ziarno, które padło w ziemię w bardzo trudnym okresie dla Polski. Jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach jednoczącej się Europy. To, co specyficzne dla świętego Andrzeja, to pasja, z jaką oddawał się ewangelizacji, nie zważając na trudy, jakie musiał podejmować, aby dotrzeć z dobrą nowiną do człowieka, który poszukuje Boga. Będąc wiernym posłannictwu Ewangelii, pragnął, aby dotarła ona do najdalszych zakątków naszej ojczyzny. Andrzej Bobola jest ogłoszony patronem Polski w czasie, gdy wielu rodaków nie mogło znaleźć pracy i znajdowało się w trudnej sytuacji materialnej. Nowy patron okazywał w swym życiu wielką wrażliwość na ludzką biedę. Podczas jednej z epidemii ratował tych, od których inni z lękiem uciekali. W apostolskiej pracy kierował się do najuboższych, stając się ich sługą. Dlatego jako patron oczekuje od nas, abyśmy uczcili go nie tylko uroczystami, ale konkretnymi czynami wyrażającymi naszą troskę o ludzi biednych. Jego atrybutami są czarny habit i kij pasterski. Święty Antoni Spadny. Patron zagubiony. Święty Antoni to patron nie tylko od rzeczy zagubionych. Prosimy go o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel czy klucze, ale wtedy, gdy gubią nam się rzeczy o wiele cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość czy nadzieja. Mówi się o nim Antoni Spadny. Choć urodził się w Lizbonie, a w Padwie spędził tylko ostatni rok życia. Żył zaledwie 36 lat. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Na czas kazań życie w mieście dosłownie zamierało. Kupcy zamykali sklepy, rzemieślnicy opuszczali warsztaty. Stał się jednym z najbardziej popularnych świętych. Przedstawiany jest najczęściej z dzieciątkiem Jezus na rękach. To echo legendy, która głosi, że pewnego dnia, gdy czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim uśmiechnięte dzieciątko Jezus. Jego atrybutami
księga, lilia, serce ogień, symbol gorliwości, bochen chleba, osioł i ryba. Święty Franciszek jest patronem aktorów, ludzi niewidomych, ubogich, więźniów, zwierząt, harcerzy, ornitologów. Jan Paweł II głosił: Święty Franciszek jest patronem ekologów i ekologii. Jednym z motywów, dla których postać świętego Franciszka z Asyżu spotyka się z sympatią i podziwem ludzi całego świata, bez względu na ich pochodzenie narodowe czy też przekonanie religijne, jest jego postawa wobec stworzenia. Święty Franciszek mówił, że Jezus Chrystus, przychodząc na świat, dopuścił do udziału w pokoju i miłości Bożej nie tylko ludzi dobrej woli, ale również ziemię, morze i to, co ją napełnia, pola i wszystko, co na nich się znajduje. Skoro żeście tyle wytrzymały w Eucharystię, całą drogę, marsz, szukaliście świętych, jakich mamy w Kwidzynie, a kto mi powie, jakich świętych mamy w Kwidzynie? No głośno. Super. Jeszcze jeden. No szybko. Bardzo dobrze. No, Franciszek. Tak, Antoni też był? Był. Antoni z Padwy też był. Kto jeszcze był? Andrzej był? Tak, był. Jan był? Głośno. Tak. No właśnie. Słuchajcie, było 10 świętych. Była, tak. Było 10 świętych, 4 błogosławionych i wspomnienia właśnie błogosławionej, nie błogosławionej, ale świętobliwej lekarz Olgi i Patryka, ministranta, którego Pan sobie wybrał i zabrał do siebie. Kościół z czym Wam się kojarzy? Z murami, tak? Panem Jezusem. No dobrze, ale same kościół, sam mur, cegły. Zobaczcie, Wy jesteście tymi właśnie cegłami żywymi. Kościół bez człowieka to by nie istniał. Dlatego zobaczcie, Wy tutaj, my tu wszyscy razem stanowimy Kościół. Kościół jaki? Jaki on jest? Żywy czy martwy? Żywy. Kościół żywy, super. Słuchajcie, i teraz, żeby właśnie też pokazać wszystkim aniołom, ale i również wszystkim aniołom, którzy są w niebie i patrzą na nas, one zaczną razem z nami co robić. Słuchajcie, łapiemy się za bocze i podskakujemy, bo jest nam zimno i niech wszyscy widzą, że jesteśmy święci, bo jesteśmy radośni. Wszyscy jak... Ale super! Zobaczcie, właśnie taki jest Kościół. Kościół jest żywy. I dzisiaj właśnie jesteśmy reprezentantami, ale jesteśmy świadkami żywego Kościoła. I zobaczcie, święci dla nas w życiu, wiecie kim są? Są taką latarnią na morzu. Statek jak podpływa gdzieś pod skały, to nie ma latarni, co robi? Statek jak nie ma latarni i podpływa do skał, to co robi? Tonie. Tonie. Rozbija się, tak. Tak, właśnie robię bum. I zobaczcie, że ci święci, którzy stoją, no właśnie, zobaczcie, odwróćmy się. Święta Dorota, tak? Święty Władysław, święty Jan, zobaczcie, relikwie i Franciszka, i ojca Pio, prawda? I świętej Faustyny Kowalskiej. Zobaczcie, to oni nam wskazują sens naszego życia. I dzisiaj, zobaczcie, jest też ten dzień, gdzie dostaniecie słodyczy. Hurra! Wszyscy. No poskakujemy. No właśnie. Zobaczcie. Słuchajcie. Słuchajcie. A teraz chciałbym. Słuchajcie. A teraz bym chciał, żeby dorośli dali aplauz Wam, dzieciom, którzy przyszliście. No.